symbol władzy, ławka z jakiejś dykty, pseudo-wiórów. I... Kiedy w Polsce nie ma pieniędzy na podwyżki dla pracowników urzędów, kiedy nie ma w Polsce na szpital psychiatryczny tutaj w Olsztynie, znajduje się 100 tysięcy złotych na zbudowanie takiej ławki z pieniędzy na wydatki nieplanowane i jakieś tam przypadkowe. Kiedyś pomniki budowano z drogocennych kruszców, pracowali nad nimi ludzie, którzy tworzyli sztukę, a dziś kawał tandety. I premier Morawiecki robi sobie za te pieniądze kawał PR-u, robi sobie propagandę, Donald Tusk robi z tego śmiech, a ja mówię, że ta ławka to jest tyle, ile urzędnik w Olsztynie zarabia w 3 lata. To jest absurd, to jest cena prac jednego urzędnika. Ta ławka mogłaby faktycznie być spowodować, że pieniądze na nią wydane byłyby na coś dobrego. No ale po co? Może być zrobione coś takiego, że interesuje się tym kabaret. I to jest niesamowite, że my dziś też niektórzy politycy, w tym Donald Tusk, śmieją się z tych wydanych pieniędzy. No faktycznie, ale tutaj to raczej już tylko i wyłącznie płakać, a nie się śmiać, bo to nawet nie ma co śmieszkować, bo to są poważne sprawy, a politycy chichrzą się, robią żarty. To nie o to chodzi. Warto też powiedzieć, że za taką ławką idzie reklama, która cała kampania, która kosztuje, uwaga, 3 razy tyle niż sama ta ławka. To jest w ogóle absurd. I to są pieniądze wydane przez bank BGK, przez nasz bank, który służył też wcześniej do tego, żeby korumpować posłów i zatrudniać ich tam, między innymi posła Kołakowskiego, żeby mógł zarobić kupę szmalu w 3 miesiące, by później być posłusznym politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Tych pieniędzy nie wydaje się na obronę polskiej żywności, produkcji żywności, tych pieniędzy nie wydaje się na szpitale, na leczenie, na normalne urzędy, na normalne życie, na budowanie normalnych perspektyw Polakom, tylko na takie głupoty, z których ma korzystać maksymalnie 3 osoby i 15-punktowy plan obsługi ławki. Można? Można.